Cześć, z tej strony Inu. I Isu. I dzisiaj Wam pokażemy naszą biblioteczkę. Trochę tak odzwykłam od nagrywania. Miałyśmy trochę zapasu wcześniej i wrzucałyśmy to, co miałyśmy. I tak jakaś... Nie wiem, co powiedzieć teraz. To co, po prostu może idziemy pokazać? Nie wiem, jak długi będzie też ten film, więc albo będzie cały, albo Su podzieli na dwa. Tak. I najpierw zobaczycie tą bibliotekę, którą mamy za sobą, czyli tą, którą praktycznie znacie. I tą tam, poza kadrem. Która jest poza kadrem. Więc co, przechodzimy dalej? Tak. No to... Let's go! Widzimy się na końcu. Jesteś gotowa? Tak. Dobra, no to zaczynamy od samej góry. Od góry? Tam są tylko, tak przelecimy, bo tam są tylko książki i nic ale poza to tym. Ale są takie typowo, prawie typowe. To czekaj, czekaj, tutaj tylko książki pokażę, tak? I możemy przechodzić do tej tutaj półki z My Hero. Tutaj? Dobra, no to najpierw mamy My Hero Academia, 18 tomów. Później mamy autora Kohei Horikoshi. Później mamy Ouran High School Host Club. To jest akurat moja ulubiona. Znaczy, 18 tomów. Nie jakaś taka pierwsza, ale bardzo ją lubię, tą serię. Tutaj mamy dalej, dalej. Tutaj mamy nasze pocztówki. Tutaj mamy Anohana, kwiat, który widzieliśmy tamtego dnia. Jeszcze nie przeczytana. Autorstwa Cho Heiwa Busters i Mitsu Izumi. Tak, jeszcze nie przeczytałyśmy. Później mamy Narzeczony Wachli, Sorata Akiduki. I nie polecamy. Znaczy, ja nie polecam. Bo jakbyś czytała, wiesz, przerobioną się Yuki, nie? No to jest jedna tomówka. I pierwszy tom, jak leczyć magiczne stworzenia, dziennik medycyny magicznej, autorstwa... Kazia. I chyba nie będziemy tego kontynuować. Nie, myślę, że przechodzimy nie. Teraz do tej pojedynczej, no, czy... Okay. No tutaj mamy Full Metal Alchemist, całą już serię. Tak. No to tyle. Na dół. Tutaj mamy Jak zostałam bóstwem. Prawie całą serię, jeszcze czekam aż... To niedługo będzie kolejny tom. O, no jeszcze widziałam. Trzy tomy zostały. No. Więc tu... Nie chcę się żegnać z tym. Ale dobra, tutaj mamy Seven Deadly Sins, 7 tomów. Później mamy Jona w blasku świtu, 6 tomów. Ładnie ułożyłyście tak te mangi. Co? No ładnie ułożyłyście się. Jona w blasku świtu, autorstwa Mizuho Kusanagi. I później mamy Shirayuki, Śnieżka. Ale zobacz, Shirayuki lubię. W czerwonych włosach. Ale to jednotomówki czy dwutomówki jakoś nie lubię od tej Sorata autorki. Akiduki. Kochana Yotsuba. Tak, Yotsuba. Autorstwa Kyohiko Azuna. No. To mamy Fairy Tail. 26 tomów. Chyba wszystkie, które wyszły na razie. To na dół. Hiro. Hiro. Boże, Mashima. Nie wiem, czy powiedziałaś, czy nie. Czekaj, nie, muszę trochę cofnąć stolik. Teraz mamy Angel Sanctuary. 10 tomów. Kaori Yuki. Później mamy... W ogóle tak od końca zaczęłyśmy. Ale tam. Akame ga Kill. Całą serię. Taka sobie, dobra, moim czekaj, zdaniem. Tylko to jest autorstwa. Taka Hiro oraz Tetsuya Tashiro. Dobra. Mogło być lepiej. Później mamy Seraph of the End. Serafin Dni Ostatnich albo Owari no Seraph. I tu jest trzech autorów. Takaya Kagami, Yamato Yamamoto i Daisuke Furuya. Ci to sprawnie idzie. To chyba na jednym filmie będzie. Wow, wszystko. No. Dalej mamy cztery tomy Atelier z piczastych kapeluszy autorstwa Kamome Shirahama. Później mamy... Co ten Todoroki tak blisko? A co, nie może być? W końcu Bakudeku. Co? Nie, to nie tak. Todoroki. Bakuman, cała seria autorstwa... Dobra, ciągnę se, nieważne. Nie będę się męczyć. Scenariusz Tsugumi Oba oraz rysunki Takeshi Obata.
Boże, deku. Dalej mamy Beztroski Kemping, 2 tomy autorstwa Afro. I drugi oraz trzeci tom, Perfect World, autorstwa Rie Aruga. No pierwszego nie możemy znaleźć. Znowu to jest kolejna seria, która będzie bez pierwszego tomu chyba. Dobra, no to jedziemy niżej. Helenę Wiktorię, Katarzyna Witte... Co? Czemu ona ma takie niemieckie nazwisko? Wittersheim. Kochenheim. I od razu szyję mi się, że no. Później mamy Dobranoc Punpunie Inio Asano. Dalej mamy... Czemu to tu jest? Dodatek. Tak wy ułożyłyście, ja tutaj nie układałam nic. No dobrze, no to nic. Tam na górze. Dodatek do Atelier. Później mamy... W sumie to jest taka trochę polska półka. No nie do końca. No w połowie. 2 tomy Magenta. Bo to jest wszystko od Catlett. Później mamy Pentagram Alchemist. I Exitu z letami. Nie pytaj, czemu to jest do góry nogami, nie? No zdarza nam się to często. No albo od nie po kolei tomy. No ale dobra, nie będziemy się teraz... Dobra. Później mamy 5 tomów Exitus Letalis. Dalej mamy Wotakoi, autorstwa Fujita. Somalis i Strażnik Lasu, autorstwa Jako Gureishi. I zatrzymajmy się przy Somali. Jeśli ktoś zna serię, to niech nam powie, czy warto dalej zbierać, bo są serie na naszym półce, że w sumie nie wiemy, czy będziemy dalej zbierać, czy też nie. I może też mamy ktoś z was serii nas zachęci do tego, żeby kontynuować. Dalej mamy jedną tomówkę Badaczka Mitycznych Bestii autorstwa Keishi Aya Sato, Koichiro Hoshino oraz Lack. Dalej mamy 3 tomy Fruits Basket. Będzie czwarty, jakoś wychodzi na ten. To niedługo będzie. Natsuki Takaya. I nie mogę się doczekać drugiego tego sezonu anime. Mam nadzieję, że dobrze. Będzie. Kamerę. Tutaj mamy pierwszy tom Twoje imię i chcę dalej zebrać, bo trochę przestałyśmy. Dla mnie w sumie to jest obojętne, czy zbierzemy całość, czy nie, ale skoro suchce, no to... Czemu nie? Ja muszę wysłuchać. No, prośb swojej pani. Ej! Inu, kochana. Później mamy jedną tomówkę Po lekcjach w kucyku. Była sobie taka seria. Ja w ogóle mam jakąś awersję do jednotomówek. Autorstwa Teko Tanaka. I nie powiedziałam autora twoje imię. No to zaraz powiem, bo tam też widzę, że jest kilku. Scenariusz Makoto Shinkai i rysunki Ranmaru Kotone. Ja się zastanawiam, bo też jest light novel chyba, nie? Nie wiem. Przy czym się różni bardzo. Później mamy pierwszy tom Nozaki. Nie mogę się doczekać kolejnej. Mistrz romansu Nozaki i tak, to jest autorstwa Izumi Tsubaki. I chyba manga bardziej mi się podoba niż anime. Mi też. Później mamy całą serię. Nie, bo jeszcze będą wychodzić. Aha. Myślałam, że też do 14, a to nie jeszcze. No dobrze, no to w takim razie 14 tomów serwam. Z tego co ja przeczytałam tylko 3, a su 4. Tak. Bądź szczerze, że ja tutaj widzę potencjał, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja mam mieszane uczucia jak na razie. Później mamy Pokój w kolorach szczęścia autorstwa Hakuri. I lubimy tą serię, ale chyba nam bardziej interesuje nas ta historia detektywów niż samej dwójki bohaterów głównych. Później czytamy Irumy w szkole demonów autorstwa Osamu Nishi. 2 tomy Jego wilczy sekret autorstwa kogo? Yoko Nogiri. Teraz nie mogę chodzić. Musisz przeczytać 2 tom. Tak. No. Mi się o wiele bardziej się podobał 2 tom niż 1. Nie wiem, po 1 tomie to tak średnio mi się podobało. No ale 2 jest lepszy, moim zdaniem.
Później mamy Doktor Stone, 3 tomy. No, i kiedy będzie wychodzić? Widziałam już czwartą tom. Mhm. Czwarty tom, ale autorstwa nie wiem kogo? Kiedy. Richiro Inagaki i Boichi. Yeah. Nice. Dalej mamy Rysia, kochanego. I z Rysia mamy taki... taki mieszany w sumie stosunek, bo do 8 tomu jest całkiem fajnie, a potem gdzieś spada i to tak na szyję trochę. Mamy też pogawędkę o Requiem Króla Róż. Nie wiem, czy będziemy wrzucać, też nie, bo tam trochę taki chaos się nawiązał w filmie, ale no może. Zobaczymy w przyszłości. Dobrze, ale autorstwa Ayakano. Bo ja się zaczęłam ten rozgadywać. Dobra, dalej teraz dobrze. Mamy... Tak, o, wezmę. Dalej mamy Bungo Stray Dogs, autorstwa Kafka Asagiri oraz Sango Harukawa. I z tą serią też było śmiesznie, bo na początku w ogóle nie wiedziałyśmy, czy zbierać, czy też nie. No bo w sumie całkowicie nie nasz klimat. Ale po dwóch pierwszych po prostu tak się wciągnęłyśmy, że teraz to tylko czeka się na kolejne. No, ja też się nie spodziewałam, że... Tak nam się spodoba, nie? No i na końcu mamy pierwszy tom Miecza Zabójcy Demonów. Nie muszę po to... Masz bliżej. Ale powiem ci, że... Kyo Haruko Gotoge. Powiem szczerze, że później to wsadzę. W środku manga jest ładniejszy. Tak, no, to prawda. Niż... Mogę nie znaleźć, o. Jak się biją. Nezuko trzeba pokazać. Nezuko w akcji. Dobra. Drpnęłam chyba nogą kamerę, no przepraszam. Chodzimy do półki zła. Nie mów tak, to wcale nie jest półka zła. Siąków, coś głupiego powiedzieć. Dobrze, nie mów. Chciałam powiedzieć półka rozkoszy. Nieważne. Jolice i Yuri. To jest bardziej... Nie, w sumie tu Yuri nie ma. To jest bardziej... Może... Yaoi, Shounenai, Shoujoai. No właśnie. I dziewczyna z nadmorza. Tak, super. Pierwszy to Starlight Worlds. Wiesz co, ja mam propozycję, żeby tylko tak szybko przelecieć przez dobrze. To. Nie zagłębiajmy się w to. Może. Dobrze, dziewczyna z nadmorza Inyo Asano, ten kąt Rihito Takara. Dobra, ale po to mi się podobało akurat. Dobrze. No to jest spoko. Dalej co mamy? Love Stage. No to też lubię. Dobra, bez jednego tomu. Eiki Eiki Tashi Zao. Później mamy Smacznego Kocham Cię, Tomo Kurahashi. Gdy zakwitnie w nas miłość, to jest Shoujoai. Autorstwa Nio Nakatani. Tak. W rytmie wieczoru i poranka. Nie podobało mi się. Mhm. Czekaj, bo ja nie widzę, nie? Parada! Łeb wsadziłaś do tego. Dzień dobry. No 6. No. Atsuko Asano oraz Hinoki Kino. Coś między nami autorstwa Hagi. Później mamy Konbini-kun. Junko, Color Recipe, nie wiem. Harada, o, znowu. Książę przepisów Junko, Given, Natsuki Kizu. Given też mi się podobało. Escape Journey. O, czekaj, bo ja nie widzę, nie? Ogeretsu Tanaka. Coś jeszcze tam jest, bo nie tak, widzę. Tak, jest ta różowa manga, twarda. To moje lesbijskie doświadczenia z walką z samotnością. To nie widzę autorstwa. Nagata Kabi. No, tylko że w łeb wsadziłaś. Przepraszam. I tutaj mamy też książki. To... W ogóle książki też tutaj stały, ale wygryzuję mangi. Od góry, no będzie łatwiej. Dobrze, to tutaj mamy Pandora Hertz. Jun Mochizuki i tej samej autorki. Boże, jak ja Vanitas. Uwielbiam. Znaczy mam straszny sentyment do Pandory.
To jest chyba nasza taka pierwsza, dłuższa seria. Tak. Gwiazda spadająca za dnia. No czekaj, kogo to jest autorstwa? Mika Yamamori. No okej. Dobrze. Ścieżki młodości, nasza pierwsza manga. No, od tego się wszystko zaczęło. No. Wilczyca i czarne książę, Ayuko Hatta. Mhm. Horimiya, Hiro i Daisuke Hagiwara. Tutaj mam jeszcze jeden tom, który czytam. Ale słów właśnie czytam, mogę mówić. Tak. Służąca przewodnicząca Hiro Fujiwara. Bo ja sobie zbieram powoli, ale zbieram. Tak. O, u Jezusa się przewracam. Bestia z ławki obok wyciągnięta Bo nie widać. Bestia z ławki obok wyciągnięta po poprzednim próbie, poprzedniej próbie nagrania właśnie półki. Ale nie wyszło. Tak. Możemy schować. Autorstwa Robiko. Ale ta seria jest taka średnia. Tania woda. Forever. To tutaj? No, może być. Kompleks sąsiada. Tego nie wiedziemy, czy dalej zbierać. I Natsume też nie wiemy, czy dalej zbierać. Czekaj, Saku Nonamura, Księga Przyjaciół Natsume, Yuki Midorikawa. Kawa. Aż kąt zaczął miałczyć. I Enra z piekła rodem, cie. I to jest wszystko. Dalej mamy oblubienicę, czarnoksiężniczka. Księżniczka? Czarnoksiężniczka! Co chcesz jeszcze do tego wszystkiego odpowiedzieć? No, tak średnio. Kore Yamazaki. Kształt twojego głosu, Yoshi Toki Oima. Co ty tak dziwnie akcentujesz? Jak? Oima. Próbuję ukryć moją trudność z wypowiedzeniem tego, okej? Okay? Kurashi Tsuji, Yana Toboso. Orange, Takano i Ichigo. Citrus, Saburo Uta. Mamy dwa tomy i też nie wiem, czy zbierać, czy nie. No czekaj, bo... Weź tylko nie spadnij, dobra? No tak, gdzie mam spadnąć? Tam, gdzie się nogą. Strażnik domu Momochi. Czy to jest już skończone? Tak. No bo nie widać. A ja... Shoto? Okej. Okay. Shoto napisał mangę. O ja. Aniołowie zbrodni. W ogóle ja zapomniałam, że my to mamy, nie? Ja też. Rysunki Kudan na Duka. Scenariusz Makoto Sanada. Kituś. Przyszedł do nas. Dzień dobry. Atak Tytanów. 5 tomów. Hajime. Sagama? Może? Maybe. Nieważne. Ej, bo mnie łapce bolą. Oj, przepraszam. Another. Yukito. Yukito. Ayatsuji. Oraz Hiro Kiyohara. Kituś, chcesz coś powiedzieć? Nie? Okej. Okay. Mamy... Noragami. Aha, tu? No. Noragami. Ada Hitoka. No. Coś chcesz powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem. Pocałuję jego kolego, Junko. A tu mamy dodatek jeszcze. Halo? No. Tak. Aha, Noragami. Bez pańskiej opowieści. No, i plakat. Tak, plakat. Ale to pokazywałyśmy. I Geralta, który leży. Geralt. O Jezus, leci, dobra. No i Kituś. Jeszcze no i Kituś. Się odzywa, jest bardzo gadatliwy dzisiaj. No. No tak. Kutwiej wieczności, Yoshi Toki Oima. No cicho bądź. Przeszkadzasz mi. Powiedz coś do kamery. Jak tylko na niego ten biorę, to się... Ucisza. Coś jeszcze tutaj? Nie. No i Harimiya, tam co czytałaś. No. Ale to chyba pokazywałaś, nie? Mhm. Dobra, to... O, patrzcie. Leci, leci. O, no, egzorcist. Bo ja nie przeczytałam. Kazue Kato. Co? Nie przeczytałam, dlatego stoi tak o. Kulinarne pojedynki.
Super. Czemu tyle autorów tu jest? Yuto Tsukuda, Shun Saeki oraz Yuki Morisaki. Świetnie. Tak. Tak. Posępny Mononoke An, Kiri Wazawa. Karnewal, który nie wiemy, czy będziemy kontynuować, tak, czy nie. Ja przeczytałam pierwszy. Ty przeczytałeś wszystkie? Tak. Lubię Jogiego i... jak mu temu drugiemu jest? Gareki. Gareki, właśnie. Może też nam powiecie, czy warto, to czy ja, nie warto. Switched, Shiki, Kawabata oraz Sekret Panny Watanuki, Emma Toyama? Mhm. Tak. I to jest to wszystko. Tak, to jest tyle. Jeszcze tylko nasz ten. Tak, tutaj są nasze zakładki. Wszystkie, tutaj ich jest. I to tyle! To chodź do tyłów. To koniec. Tak, tak wyglądała nasza półka. Wydawało mi się, że będzie to dłużej trwać. Tam wyszło około, nie wiem, 20 minut? Nie wiem. No pewnie jeszcze po ten... Po ucinamie i w ogóle. Kot się włączył do, do pokazywania wam tego, co mamy. No, przychodzi na tą właśnie porę żadnych mang nie mamy zamówionych. Aha. Chociaż już mnie męczę za to, żeby zamówić. I w sumie, no co? Widzimy się w kolejnym. Na razie. Jezu, nie lecę. Lecę na siebie. Oh yeah.